Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku Real Madrid Fantasy. Na sam początek pokażę Wam postęp w zadaniach o Kloda Makalele. A więc, jak widzieliście, mamy dużo już zadań zrobionych. Wystarczy, że dostaniemy jeszcze dwa razy zawodnika meczu pomocnikiem i mamy Kloda Makalele. Także jesteśmy już naprawdę blisko. Znaczy, no blisko to nie wiem, bo to są naprawdę trudne zadania, te co zostały. Cel na dzisiejszy odcinek jest prosty: dostać te cztery upgrade y na karty brązowe rzadkie. Jeszcze Wam powiem, że będą dwie zmiany w zasadach, a mianowicie tak: żeby uzyskać dodatkowy upgrade obrońcom, potrzebowaliśmy wcześniej 15 odbiorów i stwierdziłem, że no kurczę, w meczu tak naprawdę jest 20-30 odbiorów na całą drużynę. Żeby 15 odbiorów wykonał obrońca, to jest naprawdę no, chyba niemożliwe. Nasz rekord to jest 10 odbiorów i to pomocnikiem, którym biegałem. Całe 45 minut, żeby nabić 6 odbiorów, także uważam, że 15 odbiorów obrońcą jest naprawdę no, prawie niemożliwe. W związku z czym zmniejszamy tą liczbę do 10 i teraz, jeżeli uzyskamy jakimś obrońcą 10 odbiorów, to już mamy ten jeden dodatkowy upgrade. Kolejnym ulepszeniem zasad jest to, że jeżeli strzelimy jakiegoś gola, na przykład, no nie wiem, tym Javi Gomezem, albo no chociaż tym napastnikiem i nie będzie asysty, to wtedy upgrade'ujemy sobie ławkę. Będziemy upgrade'ować ławkę tak samo jak pierwszy zespół, aczkolwiek, aczkolwiek wiecie, nie musimy mieć całej brązowej, rzadkiej ławki, żeby zacząć upgrade'ować pierwszy skład na srebrny, zwykły. Jakby ławka będzie szła swoim tempem. Myślę, że to będzie spoko, bo na przykład, jak zrobimy odbiory, to znaczy, yy, będziemy mieli 5 odbiorów obrońcą, a każdy obrońca będzie miał upgrade, to będziemy sobie wchodzić na ławkę i upgrade'ować dowolnego zawodnika, to jest bardzo ważne, dowolnego zawodnika na jakiejkolwiek chcemy pozycji. No i uwaga, uwaga skład rywala, ja pierdolę. <słuch> <słuch> Gramy normalnie, gości pewnie myśli, że mu winę oddam, ale ja nie oddaję winów, ja nie oddaję winów, ja gram do końca może będą wychodzić przy rage, będą rage quitować, bo nie będzie chciał im się, im się grać, na to szczerze liczę Czyna <słuch> się Okej, okay, na kaj. No trzeba zrobić asystę na kajem albo jakimkolwiek innym. O kurde, pomocnikiem. No, Gorik tutaj się nie popisał. Johan Cruyff. Ojejku, dawaj, 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 no. Kurde. Dawaj, dobra. Serrano. I. No nie, 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 nie. No nie, no to jest naprawdę deklasacja ze strony rywali. No nie, no jest, jest, jest naprawdę grubo. Jeszcze. Nie, raz byliśmy blisko wygranej, nie? nie ale w dalszym ciągu nie wiem jak to jest możliwe, bo dostaję tak w dupę w każdym meczu, że szok. Jestem ciekawy tak naprawdę, kiedy dostaniemy pierwszy upgrade bramkarza, bo na razie no, nie było meczu nawet, że było jeden do zera. Każdy mecz to jest powyżej czterech bramek z tego co pamiętam, także no naprawdę nie jest to proste. No liczę na jakiś rage quit po prostu. Wiecie, że jak ktoś zobaczy mój zespół, to stwierdzi, a dobra, nie chcę mi się przeciwko niemu grać, nie? Bo on będzie grał do końca i zmarnuje mi czas. Oj, Messi. Ankara-Messi, Ankara-Messi. Ankara-Messi, 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 ankara Jest! Jakiś tam, nie wiem czy to właśnie odbiór będzie czy blok. Akai, okay. ostatnio strzelił piękną bramkę. Nie wiem, czy to właśnie było w poprzednim odcinku, bo jak wiecie ja nagrywam tą serię na zapas. Ale no, tą, tą jego lutę to mam ciągle w głowie, jak trzepnął na, na bramkę przeciwnika. i Bramka nie trafia. Bardziej nie broni. O, gościu, żebym wyszedł, ale ja nie wychodzę, ja gram dalej. Chłopie, chłopie, ja się dobrze bawię. Ja jestem takim trochę chyba sadystą, jak gram brązowym składem przeciwko takiemu zespołowi. I ciągle gram i się staram. <grym> tu chodzi pewnie o podejście, nie? Bo ja, jak wchodząc do meczu brązowym składem, ja wiem, że ja dostanę na web. Ja wiem, że to będzie naprawdę walka, po prostu jakieś odbiory czy cokolwiek, czy jakiś delikatny upgrade. Ja po prostu, no tak się nastawiam, nie? Więc. No, jak dostaję bramki, to jakoś się tym nie przejmuję zbytnio. Chociaż mi się wiecie, mecze do postępów w sezonach zaliczają. I, i uczę się też gameplayu, nie? Bo to jest w dalszym ciągu moje pierwsze. To jest chyba mój trzeci dzień na PS5. Trzeci albo drugi i coś takiego, nie? Także ja się ciągle tego gameplayu uczę. Wiadomo, na brązowych kartach może nie będzie to jakieś super, ale w dalszym ciągu jakiś tam feeling już będę miał. Ojejku, no nie, no jest naprawdę ciężko. Skontry nie wyjdę pozycyjnego ataku naprawdę, naprawdę mi ciężko zrobić także jest problem, nie, no jest po prostu problem 4 do 0, kurde, ciekawe ile mam odbiorów bo tego też szczerze mówiąc na pewno mam mało, także ojejku, no może, mogą być problemy jeżeli chodzi nawet o upgrade w tym, w tym meczu, być może zagramy sobie po prostu w meczach towarzyskich, jak tak to wygląda w Division Rivals że ja nawet no, no nie mogę no nic, no nie mogę naprawdę nic zrobić, także no jest ciężko zobaczmy te odbiory chociaż, bo to już nas jakoś przybliży, nie Odbiory 2, 0, 2, 1 czyli lunch no, czyli bocz, boczni obrońcy, jakbyśmy nimi zaliczyli jeszcze 3 odbiory, no to byśmy mieli, nie? Także trzeba trochę przecisnąć bocznymi obrońcami. No goście naprawdę gra jakby grał przeciwko, nie wiem, składowi za 15 milionów w Full Champions o najwyższą rangę. Naprawdę chłop się tak spina, biega tymi pomocnikami w ogóle, no, no niesamowite. I dawaj, John Silero, ty to zrobisz, ja wierzę. To jest tylko Ronaldo Nazario. No nie, no to jest jednak aż Ronaldo Nazario. No i kurde, no nie ma szans, jeszcze on nie robi ataków pozycyjnych, których by miał największe szanse na obrony, nie? No jest trudny mecz, naprawdę to jest chyba najtrudniejszy mecz jaki grałem, bo gościu no nie daje mi w ogóle szans. Chłop się tak spiął, naprawdę Ma takiego kija w dupie, niesamowite to jest. Dobry, chyba mamy odbiór, to jest chyba odbiór Właśnie nie wiem, jak są odbiory liczone w tej rzeczy wystarczy piłkę odebrać i nawet jakby była piłka przeciwnika, to już jest mój odbiór? Czy muszę ją rzeczywiście mieć jakby przy nodze, wiecie o, o czym mówię, nie? Żebyśmy ruszyli do przodu, bo tak to będziemy mieli drugi mecz z rzędu bez upgrade'u No i... no jeżeli będzie trzeci mecz z rzędu, to będziemy kminić Bo trzeci mecz bez upgrade'u to już jest naprawdę dużo To Miguel no nie Ale dobra, tutaj odbiór był, pięknie, 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 no jak... Jednak atak pozycyjny u niego to jest dla mnie szansa na dobry odbiór. Oh, kurde. No nie no, naprawdę nie gra się fajnie tego meczu. Nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek strzał na bramkę miałem. No przez co no, no nie gra się po prostu tego fajnie. Ale może jeszcze strzelimy bramę. O, dobra, jest najlepsza okazja teraz, jaką mieliśmy. O, wybornie. Chociaż nie, mamy w takim razie rzut rożny. Na Kai, dobra, dawajcie wrzutę. I no nie, ale jest pierwszy strzał na bramkę. No to to już powinniśmy mieć upgrade na kurde złotą rzadką kartę, za coś takiego. Czy mamy jakikolwiek upgrade? Miguel, odbiory 2, Barcia 3. Ojejku No i każdy ma tak po 3. Czyli musielibyśmy Lanciom albo bar bar Barcią jeszcze dwa odbiory. No jest to realne, nie, no jest to realne, ale trudne. Dawaj Lanci. No nie, nie graj na czas, no proszę cię, tylko nie to. Albo Barcia? Yy, nie wiem, to chyba nie był odbiór, kurde. No i szukajmy tych odbiorów, bo no, jeden strzał na bramkę w trakcie meczu, to naprawdę nie jest dużo, dlatego no, skupimy się na czym innym po prostu. Dobrze, bramka z John Silero, nie wiem, kto to, czy to był odbiór, czy co? Leo Messi. Barcia, to był odbiór Barcii, ok, czyli jeszcze jeden i mamy upgrade, no, no musimy to zrobić, no błagam. Nie, no nie graj na czas, to no, nie o to chodziło, kolego, no. Lanci, okej, okay. ej, Lanci Nie wiem, kurde, dobra, zobaczmy, zobaczmy Bo tutaj już jest naprawdę dym pod koniec Dobra, Miguel, no dwa Barcia, cztery I, i Lanci, czyli Barcia, jeszcze jeden Odbiór, no musimy to zrobić Kurde, no dwie minuty zostały, no błagam Zróbmy ten zasarany odbiór jeden Już było tak blisko, dawaj jest! To był odbiór, to był odbiór, to był odbiór, to był odbiór. Proszę, to był odbiór, nie? To był odbiór, błagam. Jeżeli tak, to mamy upgrade, błagam, bądź odbiorem. Bądź odbiorem. No i zobaczmy, czy nasz Barcia miał pięć odbiorów? Miał pięć odbiorów. Jest! Mamy upgrade, mamy upgrade, jest! Jezu, dawno się tak bardzo cieszyłem z upgrade. Dobra, prawego obrońca sobie upgrade'ujemy Dobra, a więc naszym nowym prawym obrońcą będzie Omar 81 tempa, mam nadzieję, że nam pomoże i zagramy sobie teraz klasyczny mecz, bo w Division Rivals nawet nie mam czego szukać I skład rywala, w końcu złote karty, zobaczyłem, jezu, jakie to jest dobre Musimy ugrać teraz hat-trick assist, o, coś takiego zrobimy Dobra, mamy odbiory, lecimy. Ej, w końcu. Ej, patrzcie, wychodzę za połowę swoją Jezus, może? Będą... Może jakiś równiejszy mecz tutaj będzie. Jezus, jak dobrze. Dobrze, ej, na razie idzie dobrze, naprawdę na razie idzie git. Czuję się inaczej. N nie czuję, że gram jak równy z równym, ale czuję, że są szanse. Serio. I są, Myślę, że są nawet szanse na pierwszego wina, może. O, nie, jak infenła, chociaż mamy nowego obrońcę prawego. No nie! Odbiór był fantastyczny, ale co ja zrobiłem później, to ja nie mam pytań, naprawdę. Dobrze. Kolejny odbiór, nie no ale ten mecz już jest dużo ciekawszy, chyba będziemy grać w tych klasycznych meczach, bo jak widać no jest tutaj na razie większa szansa na cokolwiek, bo w tamtym meczu naprawdę no dużo do powiedzenia nie miałem, nie, także na razie sobie popróbujemy tutaj, dobre, ej, John Stillero chyba z kolejnym odbiorem, nice. I ładnie bramkarz, ej może, może czyste konto się tu uda zrobić, to by było coś, czyste konto, nie, grubo by było. Dobra, na Kai. Pięknie. I dobrze. Okej. Okay. No nie, nie, nie. Chociaż czekajcie jeszcze, jeszcze. I asysta proszę, no nie. Ale byśmy, już mielibyśmy jeden upgrade gwarantowany. No to by się przydało naprawdę mocno. Dobrze, okej. Okay. Oj, 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 Problemy Najmana. Problemy Najmana. I dobrze Adeba Adebayo. Odebrana piłka. I nasz napastnik. Teraz ma szansę, ale jest ciężko na Kai, no nie no, jest naprawdę ciężko się przedrzeć, bo no nie no, po prostu tempa brakuje, nie no, co wam mówić, że brakuje tempa. Szczerze, nie pamiętam jak ja te gole poprzednie strzelałem, że w jakimś tam meczu byliśmy nawet blisko zwycięstwa, bo teraz mi się to wydaje po prostu niemożliwe, że ja coś takiego odwaliłem, nie? Momo Salah, Miguel... Ojejku, tutaj za bardzo poleciałem. Dawaj, 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 łapmy go, łapmy go. Dobrze, złapany, i na kaj, Lecimy, lecimy. To jest na, naprawdę chyba nasz najbardziej wyrównany meczyk w tej serii. Oj, oj, 1 do 0. Nie, no nie, no jest, nie, no nie, no nie. No nie. Kurde, nie ma czystego kąta, ale chyba wydaje mi się, że odbiorę już mamy. Jeszcze tej asysty brakuje. Jakbyśmy mieli asysty, to by byłoby naprawdę świetnie. No zobaczmy, zobaczmy, jak to wygląda. Co jest na razie pewnie zawodnikiem meczu byłby Benzema. No właśnie, a my potrzebujemy na Kajach. W sumie dużo mu nie brakuje, jakbyśmy bramkę nie strzelili, może by był zawodnikiem meczu. No i patrzcie, już mamy: Barcia załatwił nam odbiór, ma 6 odbiorów. Także już mamy jakby jeden odbiór gwarantowany, więc to jest na pewno plusik. Jeszcze jakbyśmy hat zrobili, to już byśmy naprawdę się zbliżyli do srebrnego składu. A on, nie, on może być zawodnikiem meczu przez to nie będzie dobrze. Kolejny odbiór. Nice, ojejku. Nie, no nie mogę, no nie mogę, no nie mogę! No co tu się stało? Taka piłotna kaja była. Kurde, no byliśmy już tak blisko Gol, ale w sumie tak naprawdę Gol czy te odbiory to nas nie urządza, bo potrzebowali, potrzebowalibyśmy hat tricka a w sumie tych odbiorów to jest naprawdę dużo. Może tutaj z tego, jakby wiecie, tego przysłowiowego hat tricka zrobimy odbiorów. O nie no kurde, jakoś tak gościu... Nieumiejętnie broni, ale w sumie wszystko broni, także to jest tak naprawdę dziwnie, gościu, no nie wiem jak on to robi, ale udaje mu się to po prostu, udaje, o to jest dobre słowo, że mu się to po prostu udaje. Nasz obrońca, nie wierzę w to, jest, jest, Gori chyba asystował, Boże, jest, Jezus, proszę Gori, asystowałeś, proszę, proszę, powiedz, że tak, jest, Gori asystował, jest, czyli mamy, a odbiorów ile teraz będziemy mieli? 6, o kurde, no ten w takim razie Barcia ma 6 odbiorów, musielibyśmy jeszcze 4 zrobić. Dobrze, ej, odbiór Barciji, czy jeszcze... On miał 6, czyli jeszcze 4. Dobra, dawajcie. I dawaj Barcia. No nie nie, nie, to już gol, benzamy Dobra, chill chill, chill, chill. Dobrze, Barcia, ej, kolejny odbiór Barcia chyba w takim razie już mamy 9, coś takiego. Tak naprawdę jak to zrobimy, to mamy już kolejne odbiory 7. Kurde, czyli jeszcze 3 odbiory, no. 7 minut, mało czasu, ale no do, do zrobienia. Wie, że to się uda. Po prostu wierzę, że to się uda. Dobrze, Barcia, ok. 8 odbiorów, 8 odbiorów, jeszcze kilka. Nie wiem czy już się to uda szczerze. Bo już jest 90 minuta tak naprawdę. Oj, no może być ciężko. Chyba nie uda się tych 10 odbiorów zrobić. Szkoda, bo byśmy mieli kolejny upgrade'ik. No nie, no nie uda się. Nie ma szans, nie ma szans już, nie ma szans, naprawdę. Dobra, koniec meczu chyba, koniec meczu. No mamy pojedyncze upgrade, mamy na pewno asysty i odbiory. Ja chyba pójdę tym razem w pomocnika, bo już ostatnio obrońców mocno ulepszaliśmy. Zawodnikiem meczu Benzema z hat-trickiem, no ciężko to będzie pobić. Takie z Gori ma asystę. No i Barcia miał 8 odbiorów, no. Je, ej, ten, a nie, sorry, myślałem, że on miał też 8, jednak miał 5, No nie, no Barcia. No szkoda, 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 po prostu szkoda. A więc naszym nowym pomocnikiem, no niestety, nasz Javi Serrano już kończy działalność i zostaje nim Isma Ruiz. Także ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku i mam nadzieję, że już tam się uda zrobić cały rzadki zespół. No i tak samo nie ruszyliśmy tak naprawdę zadań o Kloda Makarele, bo się to nie udało po prostu. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Yo!